Nie będziemy czekać dłużej, tym bardziej, że i tak już jest 7 po. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, na początku chciałabym powiedzieć, co dla Was tutaj przygotowałam, z czym się będę chciała zmierzyć, jak to ogarnęłam. Więc może tak. Na początku, dlaczego chcemy dzisiaj o tym porozmawiać, o tym bezpieczeństwie i o co tak naprawdę chodzi. Dlaczego to jest ten temat taki dość teraz na czasie? Otóż, jak wiecie pewnie, całkiem niedawno, od 1 marca, został wycofany jeden składnik w perfumach, który tak naprawdę nikt nie miał wcześniej świadomości, my jako konsumenci, że ten składnik jest rzeczywiście niebezpieczny. Jest to Lilial. Taki składnik, który tak naprawdę nazywa się dużo bardziej chemicznie. Butyl, pentyl, mentyl, propional. Taka jest jego nazwa chemiczna. Natomiast ja Wam dokładnie pod live'em, jak już będzie zapisane, zapiszę te wszystkie nazwy, które występują na opakowaniach perfum. Dziękuję za wodę. Na opakowaniach perfum, więc będę na pewno Wam tutaj mogła zagwarantować, że ta nazwa będzie różnoraka. Jest chyba ich z 6, więc tak naprawdę Lilial to jest taka nazwa, którą posługują się po prostu perfumiarze. A nazwa chemiczna jest taka długa. I o co chodzi? Wcześniej ta nazwa... miałam najpierw powiedzieć, o czym będę mówiła, więc... Po pierwsze, chcę porozmawiać o tym zakazanym składniku od 1 marca. Po drugie, chcę Wam opowiedzieć o innych składnikach, które mogą ewentualnie znaleźć się w zapachach, w perfumach i również nie są mile widziane dla nas, jako dla ludzi po prostu dbających o zdrowie. Po trzecie, chciałabym powiedzieć Wam, czy perfumy bez tego składnika, właśnie jak Lilial, będą pachniały inaczej. Czy ta reformulacja oczywiście wpłynie na naszą jakość tych perfum właśnie, o których opowiem Wam, że akurat są z tym składnikiem. No i co? I będę chciała Wam jeszcze powiedzieć troszkę o wpływie na środowisko, ale tylko troszkę. I chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o perfumach VS, kobieta w ciąży. Myślę, że też tak tylko troszkę. A resztę to już wyjdzie w praniu, jak już będziemy o czymś dyskutować. Potem chciałabym, żebyście po prostu sporo mi tutaj popisali, żebyśmy mogli sobie pogadać. Dzień dobry Wam wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Monika Bernesiak, ale pewnie wszyscy mnie znacie i dzisiaj przychodzę do Was z tematem bezpieczeństwa perfum. Słuchajcie, jak wiecie, pewnie ja w perfumach siedzę od kilkunastu lat, ale raczej jeśli chodzi o sprzedaż perfum. O sprzedaż perfum, absolutnie nie o produkcję, więc tutaj jestem tylko dlatego, że jestem również perfumoholikiem i postanowiłam, że swoją pasję będę jeszcze bardziej gdzieś tam szerzyć na różne horyzonty i dlatego YouTube, dlatego inne social media i dlatego jestem tutaj jako aromanie, jako tam perfumeria, któraś inna, jakaś nazwa i tak dalej. Nigdy nie wiązałam tego konta z perfumerią i nie zamierzam tego robić. Po prostu pracuję w perfumerii i nie mogę tego ukryć. Tak jest i już. Natomiast są czasem takie rzeczy, które mnie jako sprzedawcę perfum również irytują. I między innymi jest właśnie to, jaka mała jest taka nasza świadomość. Świadomość składników zawartych w perfumach albo może i nawet brak świadomości. I to jest irytujące dla mnie, jako dla klienta, ale i dla mnie jako dla sprzedawcy, czy tam dla konsultantki, jeśli chodzi o doradzanie perfum. Kobietom w ciąży, bądź kobietom po chemioterapii, bądź kobietom na przykład z astmą, bądź mężczyzną z astmą, bo już zaczęłam tutaj generalizować płcią przez tą ciążę na początek. Więc mam na przykład teraz tutaj taki temat jak właśnie Lilial. Więc składnik, który jest wycofany, rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące kilku składników, między innymi, będzie zapisane oczywiście, dotyczący między innymi kilku składników, właśnie między innymi, właśnie obiecałam sobie, że w trakcie nie będę czytać, żeby się nie wytrącać z równowagi, ale jednak tam gdzieś mi wzrok ucieka. Słuchajcie, są to składniki cynk, jeśli chodzi o kosmetyki do włosów i jeśli chodzi właśnie o perfumy i o środki chemiczne, bo to nie tylko perfumy, to jest to właśnie Lilial. Na czym to polega i o co chodzi z tym? Otóż, kochani, chodzi o to,
iż kosmetyki, które zawierają, przede wszystkim perfumy, bo o tym mowa, które zawierają właśnie liliel, to nie do końca zbadane kosmetyki. Właśnie na Fraglancie przeczytałam nawet takie stwierdzenie, że po badaniu zwierząt, po badaniu laboratoryjnym zwierząt, okazało się, że wpływ liliala na rozrodczość i na płodność jest na tyle duży, żeby po prostu dokonać wycofania i zakazania tego składnika. Wcześniej, kilka lat wcześniej był ten składnik ograniczony. Niektóre marki na przykład, które produkują bodajże Gucci, zrezygnowali jakby tak do przodu troszkę z tego składnika, mimo tego, że on jeszcze nie był wtedy zakazany. Natomiast no niestety inne marki postanowiły czekać do samego końca i jakby do takiej restrykcji całkowitej, zupełnego zakazu i do tego czasu produkowano perfumy z tym składnikiem. Niestety, dlatego to podkreślę, niestety, dlatego że pewnie wiecie, dużo składników, dużo perfum zostało w ostatnich czasach wycofanych, bardzo dużo perfum. I takie to jest tylko i wyłącznie moje gdybanie, bo absolutnie nie pokryte żadną tam sprawną i taką potwierdzoną informacją, tylko takie obserwacje moje, że bardzo często właśnie te składniki, które, te perfumy, które właśnie miały ten składnik, zostały wycofane. Miały ten składnik i myślę sobie, że tak trochę wcześniej po prostu wiedziano o tym, że ten składnik będzie jednak zabroniony, więc po to, aby nie narażać się później na takie ostre restrykcje i na przykład na takie jakby, wiecie, ucięcie sobie sprzedaży i ucięcie też produktów półkowych, bo to jest na pewno ogromna zmiana produktów półkowych, ilości produktów półkowych na rynku danej firmy, prawda? Ja na przykład znam osobiście założyciele jednej z dystrybucji, nie perfum, ale już produktów do kosmetyków do włosów, gdzie właśnie cynk został wycofany w kosmetykach do włosów i ten właśnie pan, który się zajmuje dystrybucją, twierdzi, że to właśnie rozporządzenie zakazujące tej dystrybucji tychże kosmetyków sprawiło, że on się zastanawia, czy jego istnienie na rynku dzisiaj ma jeszcze sens. Więc zobaczcie, jak ktoś nie przygotowywał się do tego. Mam nadzieję, że jak najdłużej. No, liczę, że w 2 godziny się zmieścimy. Mam nadzieję, że dłużej to nie będzie, ale nie chciałabym Was zanudzać, więc na pewno będzie optymalnie. No i znów się, miałam tego nie czytać, miałam Was nie czytać i czytam mimo wszystko. Słuchajcie, jeszcze raz, bo straciłam wątek. I on się właśnie martwi, że po prostu jego żywot na naszym rynku będzie już dzisiaj bardzo utrudniony, dlatego właśnie, gdyż nie został przygotowany on na wycofanie z cynku właśnie ze swoich kosmetyków i okazuje się, że na przykład w 60% jego kosmetyki zawierają cynk, nie wolno mu tego sprzedawać, więc absolutnie jego jakby sprzedaż 40% już jest, no wiadomo, 60% jest mniejsza, wynosi tylko 40%. Jeszcze oczywiście sytuacja na wschodzie Europy, jaka dzisiaj w tej chwili jest i jakieś tam inne restrykcje, które go tam gdzieś po drodze spotkały, jego firma po prostu udusiły na jakiś czas na pewno. Więc słuchajcie, takie firmy jak właśnie Gucci, wydaje mi się, wcześniej już wycofał kilkanaście fantastycznych pozycji ze swojego portfolio. Wydaje mi się, że to właśnie możemy doszukiwać się, taka może być właśnie przyczyna tego wycofania, gdyż oczywiście doszukałam się w tych składnikach, w tych perfumach składniku takiego właśnie jak liliel. I słuchajcie, i co w związku z tym? Co ten składnik tak naprawdę nam robi? Otóż kochani, nie zrobi nam Wam niczego absolutnie szkodliwego. Mówię to z absolutną odpowiedzialnością. Ja uważam, że to po prostu jest takie dmuchanie na zimne. To jest coś takiego, że jeśli, słuchajcie, nie do końca są znane jakieś skutki uboczne danego składnika, to dla bezpieczeństwa absolutnie ogółu, tym bardziej, że to nie jest składnik, który leczy życie i te skutki uboczne są w trakcie jakoś do, wiecie, do przetrawienia, tak? Tylko to są kosmetyki. Więc w rzeczywistości po prostu takich sytuacji Unia Europejska i rozporządzenia właśnie dotyczące takich właśnie składników chcą takich sytuacji uniknąć, aby właśnie takie składniki niebezpieczne bądź potencjalnie niebezpieczne nie znajdowały się w perfumach. W perfumach bądź w innych środkach chemicznych.
I teraz jak zacznę to czytać, to już w ogóle się totalnie rozkręcę i nie będę wiedziała, o czym mówię. Słuchajcie, na pewno dojdę do wszystkich Waszych pytań, na pewno będę to chciała jakoś ułożyć sobie w głowie, bo naprawdę chciałabym, wiecie, sformułować to merytorycznie, więc nie gniewajcie się na mnie, że nie będę czytała, tylko po prostu wrócę do wszystkich tych Waszych pytań później i zrobimy takie fajne podsumowanie na koniec, ok? Więc reasumując, Lilial jest potencjalnie uczulający, jest absolutnie, słuchajcie, trochę potencjalnie oczywiście również sprawiający wrażenie, że pogłębia naszą astmę, sprawiający wrażenie, może głupio to zabrzmiało, jest to udowodnione, że może pogłębić astmę, może pogłębić również jakieś odczyny alergiczne, może być również na przykład potencjalnie uczulający. I tyle. I tyle. Nie ma wpływu jakiegoś takiego konkretnego na płód. Nie ma tego potwierdzonego, dlatego że, słuchajcie, w przemyśle kosmetycznym, jak i w przemyśle perfumeryjnym, nie wolno stosować żadnych badań na zwierzętach. I słuchajcie, z tego, co Wam teraz opowiadam, to wynika sprzeczność, bo gdy na pragmatyce właśnie przeczytacie, że jest to udokumentowane właśnie badaniami na zwierzętach. Niestety, moim zdaniem, to jest nieprawda, absolutna nieprawda, bo w Unii Europejskiej nie wolno badać w przemyśle kosmetycznym niczego na zwierzętach. I mam nadzieję, że tak było i w tym przypadku, bo po prostu byłoby to nielegalne i wydaje mi się, że to jest niemożliwe, żeby tak było. Więc słuchajcie, to tylko i wyłącznie potencjalne zagrożenie to jest przyczyna tego wycofania tego składnika. I co w związku z tym możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć tyle, kochani, że na przykład ten składnik się znajduje w Daisy Dream. I teraz, czy jest nowa Daisy Dream po zmianie, czy jej nie ma? Oto jest pytanie. Ja uważam, że Daisy Dream zniknie, po prostu nie będzie nowej. Wydaje mi się, że jej nie ma nawet w ogóle już dzisiaj w sprzedaży. Jest tylko końcówka tej starej serii, która ma ten składnik i tyle. Natomiast jest ten składnik również w milionie. W milionie sprzed 8 miesięcy bodajże. Chyba dopiero w czerwcu został ten składnik podmieniony. Ten składnik, czyli o co chodzi w ogóle ten składnik, mówiąc, bo ja mówię ten składnik, a Wy nie wiecie, o co chodzi. Ten składnik odpowiada za pewny zapach w perfumach, pewny akord. Pewny akord na przykład jak akord, słuchajcie, konwali, akord, ale nie tylko kwiatów. Lilii, bzu, heliotropu, ale i również akord takich drzewnych niuansów, na przykład lekko piżmowych czy lekko mydlanych niuansów. Więc ten akord tak naprawdę w zależności od tego, jak dużo go użyto, odpowiada za różne nuty w zapachach. Więc trudno sobie wyobrazić dzisiaj, w ilu zapachach on może być dostępny. Na przykład znany puchar również ma ten składnik. Classic od Jean Paul Gaultier również ma ten składnik. Dalej Wam powiem, Shiseido Zen również ma ten składnik. I teraz pytanie, dlaczego można sprzedawać te perfumy, skoro ten składnik jest zakazany? Otóż kochani, nie wolno sprzedawać tych perfum, gdyż ten składnik jest zakazany. Ale pytanie brzmi, czy Wy macie swoje perfumy, bądź kupujecie w tej chwili perfumy sprzed restrykcji czy po restrykcji? Czytaj dalej, sprzed reformy, reformulacji czy po reformulacji? I teraz tak jak na przykład Eternity również ma ten składnik, ale Calvin Klein już jakiś czas temu wiedział, że ten składnik jest wycofany, jest nawet nie wycofany, tylko że będzie wycofany, dlatego że tak jak Wam powiedziałam, 2 lata wcześniej ten składnik miał zostać wycofany, więc został ograniczony. Więc niektóre marki wcześniej albo z niego zrezygnowały, albo wcześniej wprowadziły zmiany, albo po prostu wprowadziły te zmiany dosłownie na połowie wcześniejszego roku, w 2021 roku. Więc możemy sobie teraz tak, albo na opakowaniu przeczytać, czy ten składnik jest, czy go nie ma, albo zobaczyć partię, w której ten składnik jest albo go nie ma. Bo jeszcze Wam jedną rzecz powiem, spotkałam się jeszcze z jednym, bo w ogóle mam tutaj dla Was nawet pisma, które dostałam od dystrybucji, przeróżnych dystrybucji, w których oświadczenia, z których jasno wiadomo, że te perfumy są bezpieczne, które dzisiaj już są już w obrocie. Informujemy, że
Firma przestrzega wszelkich regulacji prawnych mających zastosowanie do produktów, które wprowadza się do obrotu, mając to na uwadze. Zakaz udostępniania na rynku produktów kosmetycznych zawierających ten właśnie składnik. Nasza firma prowadzi od dawna działania mające na celu wyeliminowanie tego składnika, dlatego wszystkie obecnie wprowadzone kosmetyki nie mają już powyższego składnika. I tak naprawdę od każdej marki dostaliśmy takie same oświadczenia. Ale proszę Państwa, nie od wszystkich tak samo brzmiące. Nie mogę mówić oczywiście, które firmy, jakie dystrybucje się zachowały w lepszy sposób, w gorszy sposób i jak, słuchajcie, mają odpowiedzialność za te kosmetyki u nas w perfumeriach, w naszych perfumeriach, w naszych jakby sklepach, dlatego że no, to są takie informacje, których nie mogę akurat rozpowszechniać. Ale uwaga, fakt faktem, dystrybutor odpowiada za te składniki i rzeczywiście dzisiaj po tej reformulacji, po tym rozporządzeniu nie mogą się te składniki znaleźć w perfumach i dotyczy to całej Europy. Dotyczy to całej Europy, ale pytanie od razu się nasuwa, co z kosmetykami sprzedającymi poza Europą? Jak na przykład właśnie kosmetyki ze wschodu bądź ze Stanów. Tam tych restrykcji nie ma, tych rozporządzeń nie ma, więc możemy sobie na przykład kupować, akurat taki mam pomysł, ale nie wiem, czy akurat w tym zapachu jest ten składnik, Ariana Grande Cloud, która jest produkowana w Stanach Zjednoczonych, zawsze była produkowana. I jeśli jest produkowana zgodnie z naszymi wytycznymi na rynek europejski, to nie powinna de facto tego składnika mieć. Ale jeśli na rynek europejski nie jest produkowana, tylko jest produkowana na rynek w Stanach Zjednoczonych, a jakimś trafem trafia na rynek europejski, to ten składnik oczywiście po prostu może się w tym zapachu znaleźć. I teraz tak naprawdę tylko my, konsumenci, możemy tego się ustrzec, jak będziemy o tym wiedzieć. Dlatego, że tutaj u nas w Polsce inspekcja sanitarna ma nad tym kontrolę, piecze. Czy to będzie tak, słuchajcie, sprawdzane i czy to będzie tak weryfikowane, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest raczej niemożliwe, ale to jest tylko i wyłącznie moje tak intuicyjne podejście. Natomiast na tym bardziej polega sytuacja, że po prostu te kosmetyki, tak jak Wam mówię, one są sprzed i po reformie, więc one są do końca takie, nie do końca takie sprawdzone, bo ja sobie na przykład nie jestem w stanie wyobrazić, jak... O właśnie, tutaj ktoś pisze, że... Ale pachnie tak samo. No właśnie, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, słuchajcie, miałam nie czytać komentarzy, żeby się nie wybijać. I proszę, i nie wiem, co powiedzieć. Że sprzed reformy i po reformie te kosmetyki po prostu wyglądać będą tak samo. Wyglądać będą tak samo, będą się różnić tylko tym opisem. Oczywiście opisem składników, czyli opisem INCI, prawda? Mamy na odwrocie spiskę wszystkich składników, które się rozpiskę znajdują, które się znajdują w perfumeriach. Przepraszam za to moje takie nie sformułowaniem wypowiedzi. Po prostu podam tą nazwę chemiczną, całość. Dobra? Bo rzeczywiście nie powinna powiedzieć, że czysty cynk. Dobra. Nie będę już więcej czytać. Napiję się wodę i pomyślę, co teraz powiem. Na wszystkie pytania będę czytać później. Sama sobie robię źle. I teraz tak. Co z innymi składnikami, o których wcześniej, zanim jeszcze był 1 marzec, opowiedziałam Wam, że jest sporo składników, które są niebezpieczne, ale tak naprawdę o tym się nie mówi, no bo te składniki tak naprawdę są w perfumach i my o tym nie wiemy. I tak naprawdę się nie dowiemy, słuchajcie. Nie dowiemy się też, w których perfumach są te składniki, dlatego że te niebezpieczne składniki, które rzeczywiście są niebezpieczne, one są niewypisane, absolutnie niewypisane w INCI. One są po prostu ukryte pod nazwą perfum. Czyli mogą się tam po prostu znaleźć wszystkie składniki niebezpieczne i pod przykrywką oczywiście receptur totalnie tajemniczych mogą się nigdy nie ujawnić. Ale tak naprawdę musimy my sami jako konsumenci, jako użytkownicy perfum zaufać marce, że tam niczego niebezpiecznego nie ma. I dlatego właśnie to jest takie, według mnie, bardzo istotne, żebyśmy kupowali po prostu oryginalne rzeczy. Oryginalne rzeczy od takich
dużych przedsiębiorstw produkujących perfumy jak Armani, czy jak Marc Jacobs, jak Calvin Klein, po prostu mówię trzy marki, które padły mi do głowy, mamy jakieś takie zapewnienie oryginalności, mamy zapewnienie bezpieczeństwa i mamy zapewnienie jakiegoś poczucia może lojalności tej marki do nas i odwrotnie. Że po prostu ta marka nie chciałaby być nieproludzka, tak? No bo jeśli coś ma być na przykład tetrogenne, bądź w inny sposób działające szkodliwie na nasze zdrowie, bądź rakotwórcze, bądź jeszcze nie wiem, nawet jakie jeszcze mogą być inne. Tetrogenne na pewno toksyczne mogą być fotoksyczne, mogą być fototoksyczne, więc mogą też na nas wpływać, jeśli chodzi o reakcje światła, mogą reakcje następować w naszym organizmie, jeśli chodzi o jakiekolwiek przyjmowanie innych leków, bądź nawet właśnie przyszło mi do głowy, jaka jest niesamowicie duża szkodliwość świec zapachowych, które się wypalają z woskiem parafinowym. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jaka jest ogromna szkodliwość właśnie, kiedy cząstki wosku parafinowego nie są w stanie się wypalać do 100% i niestety w środowisku tworzą reakcję, która niestety nas może po prostu systematycznie i dość mocno podtruwać, używając właśnie takich świec. No, ale zeszłam z tematu, jak zwykle. Formaldehydy, słuchajcie, na przykład taki składnik w perfumach, który się znajduje. Ja będę już tutaj korzystać z moich notatek, dlatego że, tak jak Wam powiedziałam, nie jestem chemikiem, wcale nie znam się na tych nazwach i nie chciałabym Wam tutaj głupio nagadać, bo to potem będzie długo trwić w internecie, więc po co? Więc powiem Wam tylko, że to jest właśnie taki trujący gaz, który jest absolutnie niebezpieczny. Jest to bardzo często używany konserwant. Wiedziałam, że będę miała problem z tym słowem. Czyli konserwuje nam zapachy. I on jest rzeczywiście wypisany pod nazwą chemiczną. Również go spróbuję później Wam tutaj opisać. Może dzisiaj mi się to nie uda, ale jutro opiszę cały ten live i wszystkie te chemiczne nazwy powklejam Wam. I on właśnie potrafi podrażnić oczy, podrażnić spojówki, podrażnić również nasz układ oddechowy, jak i śluzówki. I on na przykład w długofalowym, jakby narażając nas na nowotwory, w długofalowym wydaniu, brakuje mi znowu słów. I on, słuchajcie, jest również teratogenny, czyli on może wpłynąć źle na nasz wpływ, na nasz płód, kiedy jesteśmy w ciąży. Jest też kancerogenny, czyli tak jak Wam powiedziałam, niszczy nas, sprawia, że mamy skłonność do tego, że możemy dostać nowotwór. Przyczynia się również do chorób skóry, jest toksyczny dla wątroby i silnie uczula. Ale co, słuchajcie, tak naprawdę to co przeczytałam, to jest takie trochę przerażające, bym mogła powiedzieć, ale co w tych naszych perfumach, których się to może znaleźć, może być taki de facto dla nas. Słuchajcie, no gdzieś tam przeczytałam jakąś informację, że perfumy są ogólnie bezpiecznym kosmetykiem, bezpiecznym przez podgląd właśnie, oczywiście teraz mówię tylko o formaldehydzie, bezpiecznym, że ten gaz, ten silnie trujący jest tam w tak niewielkich ilościach, że oczywiście, żeby jakakolwiek trucizna była trucizną, tak, słyszałam właśnie o tym, że jakakolwiek trucizna, żeby była trucizną, to musi być oczywiście sama w sobie trucizną, ale musi być też trucizną w odpowiedniej dawce. Bo tak jak na przykład leki homeopatyczne również są w ogromnej ilości truciznami, ale jakakolwiek dawka przekraczająca poziom bezpieczeństwa, czyli żeby można powiedzieć w ogóle o czymś, żeby było coś szkodliwe, to pamiętajmy o tym, że to tak naprawdę jest najistotniejsze, czy ta dawka jest szkodliwa. Więc to, że wiemy o tym, że ten gaz jest szkodliwy, to jedno, a drugie to, że po prostu w perfumach tego jest na tyle mało po prostu i to stężenie jest na tyle bezpieczne, że jest nadal ten produkt dla nas bezpieczny. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o
O ten składnik, o konserwant. No, leki homeopatyczne to nie leki, tak. No, nie czytaj, kobieto. Aldehyd mrówkowy, czyli E240. Również mówiłam go troszkę, mówiąc o perfumach nieoryginalnych, o podróbkach. I teraz wracając do tego tematu, do tego mojego filmu, w którym właśnie opowiadałam o podróbkach, chciałabym powiedzieć, że właśnie w podróbkach nie macie bezpieczeństwa tej dawki. Nie macie aż tak, nie jesteście aż tak pewni tego, że na pewno te dawki są w dobry sposób dobrane. I dlatego to jest takie istotne, żebyśmy, jeśli już kupujemy nieoryginalne perfumy oryginalnych marek, to kupujmy chociażby legalnie doprowadzone zamienniki tych perfum. Na przykład właśnie Zara ma takie zamienniki legalnie dopuszczane, albo innych polskich marek, bardzo często dobrych marek też. Nie chcę tutaj mówić o nazwach, ale na pewno znajdziecie polskie marki, które produkują właśnie perfumy, zamienniki. Ale nie kupujmy perfum na przykład ze źródeł nieznanych za 99 zł na internecie, bądź na OLX, bądź gdzieś tam w niepewnych stronach internetowych. Fabryka perfum jest ok? A ja powiedziałam perfumów? Czy perfum? Fabryka perfum? Fabryka perfum? Nie wiem. Czy fabryka perfum? Boże kochany, dlaczego ja cały czas tak się wybijam? Wiecie co? Ja się strasznie stresuję. Ja powinnam zamiast tej wody tutaj mieć coś mocniejszego, to bym się tak nie stresowała. Ok, kolejne składniki to flatany. Flatany to po prostu są takie substancje chemiczne, które powodują u nas zaburzenia hormonalne. I teraz chciałabym tutaj się trochę odnieść do czegoś. Nie wiem, czy czasem nie macie takiej świadomości, że niektóre zapachy działają Wam na nerwy, wkurzają Was. Ja na przykład wierzę w taką trochę może, nie wiem, wyimaginowaną wiedzę, że na przykład jak nasz organizm czegoś po prostu nie chce, to nam to mówi. Tylko wystarczy organizm posłuchać. Jeśli jakiś zapach nam nie gra, po prostu nie gra i tyle, nie chcemy go więcej wąchać, nie chcemy z nim więcej żyć, być i tak dalej, to odkładamy go i go po prostu, nie wiem, nie próbujemy się z nim na siłę zaprzyjaźnić. I trochę tak jest. I ja tak robię, słuchajcie. Ja tak zawsze robię. Jeśli coś mi nie gra, to po prostu mówię, tak Monika, tobie to nie gra, to nie jest dla ciebie i tyle. I może powinniśmy posłuchać swojego organizmu pod kątem tego, czy to jest dla nas bezpieczne. Bo jeśli to jest dla nas bezpieczne, to nie będzie nam źle, słuchajcie, z tym. I musimy zdroworozsądkowo do tego podejść, żebyśmy po prostu się nie zestresowali zbytnio, nie bali się czegoś, czego tak naprawdę nie ma. I jeśli flatany są i powodują nawet problemy, ugryzoni i tak dalej, są badania naukowe przeprowadzane, że rzeczywiście gospodarka hormonalna wariuje. Ja uważam, że nawet coś w tym jest, słuchajcie, bo jeśli nawet byśmy wzięli to pod uwagę, że facet pachnie na przykład tak, jak my lubimy, żeby pachniał, no to ja się nie dziwię, że ta gospodarka hormonalna rzeczywiście nam wariuje. I w summa summarum, u mnie pewnie też tak jest. Kolejny. Kumaryna. Kumaryna to jest składnik, który już znajdziecie na INCI wypisany i wyszczególniony, ale tylko wtedy, kiedy kumaryna przewyższa 1 tysięczną procenta w składzie. Bo wtedy, kiedy nie przewyższa, to nawet w składnikach jej nie znajdziecie wypisany. Dlaczego tak jest? Otóż jest to składnik, który potencjalnie, i teraz tutaj uwaga, potencjalnie znów jest rakotwórcze, ale jeśli chodzi o potencjalnie rakotwórcze właściwości, to również to nie jest do końca zbadane, również to nie jest do końca sprawdzone, to nie jest absolutnie potwierdzone, dlatego po prostu dla bezpieczeństwa organizacji, które zajmują się badaniem bezpieczeństwa różnych kosmetyków, chemii również i różnych produktów, które używamy blisko skórnie, bądź w ogóle używamy my blisko siebie,
to musimy po prostu na to zwracać uwagę, czy ta kumaryna rzeczywiście jest, czy nie jest. To bardziej chyba jednak jest istotne dla osób, które są na nim uczulone, bo to jest ogromna, słuchajcie, już ogromny problem. Jeśli ktoś jest uczulony na kumarynę i rzeczywiście ta kumaryna się znajduje w perfumach, nawet jest na tyle duży procent, że ona jest rzeczywiście wypisana, to rzeczywiście ci ludzie rezygnują z zakupu danych perfum. I ja w swojej własnym życiu i w swojej praktyce kilka razy miałam taką sytuację, że rzeczywiście ktoś mnie zapytał o to, czy tam jest kumaryna, gdyż reakcja tych osób na kumarynę była po prostu nie do końca dobra. Tak. I kolejne rzeczy, na przykład piszma. I teraz, jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, że od 2004 roku nie wolno przeprowadzać badań na zwierzętach, więc jeśli do tego momentu rzeczywiście wpływ jakichś składników perfum był potwierdzony, że jest na przykład właśnie tetrogenny, bo myszy nie chciały zejść w ciążę, bądź myszy rodziły chore dzieci, bądź i tak dalej, no to rzeczywiście takie składniki mogły być wycofane właśnie sprzed 2004 roku i to jest, słuchajcie, potwierdzone wtedy, tak? Że rzeczywiście ten składnik był niebezpieczny i jest potwierdzony i dlatego został wycofany. Ale takie potencjalne, to tak jak Wam mówię, dla bezpieczeństwa takiego trochę do przodu takie składniki są wycofane. I dalej, słuchajcie, piżmo. Bardzo ważny temat dla mnie. Piżmo, słuchajcie, chyba z 5 godzin śledziłam, żeby ogarnąć piżmo. Nie wiem, czy Wy sobie zdajecie z tego sprawę, że to jest tak duża odpowiedzialność zrobić Wam coś takiego trudnego tutaj, bo wszyscy wiemy, mamy jakieś tam swoje pomysły w głowie, że coś jest niebezpieczne, coś jest bezpieczne, nie dajmy się zwariować, życie jest takie, jakie jest, tutaj wyjdziemy, sąsiad zapali, napali w ogniu, ogień, napali w piecu z 5 kaloszy i już mamy wąchać to, co wąchamy, prawda? I to jest 1000 razy niebezpieczne od tego, co tutaj używamy i tego, co mam tutaj za sobą. A w ogóle chciałabym się Wam pochwalić tak na marginesie, że zrobiłam porządek, schowałam wszystkie moje perełeczki i mam już teraz dużo mniejszy wybór za sobą, tylko tych perfum, które są do recenzji albo moich, które używam na teraz. No i wracając do tematu, żeby się troszeczkę tutaj w piżmie rozgadać, to Wam powiem, że piżmo było latami badane. I co, słuchajcie, wymyślono nowe piżmo, nie będę Wam strzelać tych wszystkich nazw, to ono było tańsze i ono było może trochę lepsze, może trochę droższe, ale powiem Wam, dlaczego to tak szukano cały czas. Dlatego, że okazało się, że takie dobre piżmo, które znaleziono zaraz po tym, jak już oczywiście nie produkowano perfum z piżma naturalnego, no bo domyślajcie się, dlaczego nie produkują perfum z piżma naturalnego, bo piżmo naturalne było po prostu ogromnie niehumanistyczne, to głupie słowo, nieproludzkie, nieprozwierzęce. Piżmo, wiadomo, pochodzi od wydzieliny ze zwierząt, z piżmaków, które niestety musiały umierać po wydobywaniu piżma od piżmaka. I żeby takiego piżmaka, żeby taki kilogram piżma zdobyć, to musiało umrzeć nawet 50 piżmaków. Wyobrażacie sobie to? I kiedyś właśnie kilka, no 20 parę lat temu jeszcze tak robiono. To jest niesamowicie niewyobrażalne dzisiaj. Dzisiaj również jest, słuchajcie, piżmo od piżmaków również jest pobierane, ale tylko w celach medycznych. Medycyna chińska korzysta właśnie z takiego piżma. No i ciekawa jestem, jak to tam jest rzeczywiście. Powiem Wam, że znalazłam sporo różnych takich wpisów, że rzeczywiście jakieś niezależne perfumerie potrafią takie piżmo kupić i potrafią sprzedawać takie perfumy, no, niesamowicie drogie, na przykład na wschodnich rynkach, jako ogromnie, ogromnie cenne produkty. Natomiast piżmo potem już jako syntetyczne piżmo, które udawało się chemikom stworzyć i udawało się rzeczywiście, no tak naprawdę porządnie wydobyć, żeby rzeczywiście pachniało piżmem, bo samo piżmo od piżmaka to nie pachnie dobrze, tylko po prostu po przetworzeniu pachnie tak niewiarygodnie pięknie, jak możemy sobie wyobrazić. Pachnie przejrzyście, czysto i miękko, nie wiem, puchato, wiecie jak pachnie piżmo.
To właśnie dopóki nie kilkanaście różnych cząsteczek, kilkadziesiąt różnych sytuacji odkrywano jedno piżmo, które kosztowało na przykład dwa razy więcej niż złoto. Drugie piżmo było za tutaj na przykład 30 tysięcy, jeden kilogram kosztował. Kolejne piżma kosztowały już na przykład dużo, dużo mniej. Dzisiaj piżmo kosztuje 60 dolarów kilogram. Syntetyczne piżmo, które jest dzisiaj stosowane. Więc piżmo nie jest jakimś takim drogim składnikiem, nie jest również niebezpiecznym składnikiem, ale do czego chciałam tutaj zmierzać. Na przykład w Chanel numer 5 użyto piżmo w pierwszym. Chanel numer 5 to na pewno nie, bo użyto wtedy piżmo naturalne, ale w tym Chanel numer 5, które my jeszcze jesteśmy w stanie niektórzy z nas poznać, z 2000 któregoś roku chyba, albo z 1900 któregoś roku, tak nie zapisałam, miało piżmo nitrowe. Nitrowe piżmo, które okazało się, że nie jest bardzo się bałam tego materiału. Niebiodegradowalne. Czyli co to znaczy? To oznacza to, iż w ziemię potrafiło wsiąkać, na przykład w ocean potrafiło wsiąkać na tyle długo tam tkwić, że potrafiły je zjadać kolejne organizmy, kolejne organizmy, kolejne organizmy. I kolejne organizmy potrafiły tak trafiać z powrotem do łańcucha pokarmowego, że z powrotem kolejnym organizmem byliśmy my. I się okazało, że piżmo znajduje się nawet, słuchajcie, w naszym mleku. W naszym mleku, które po prostu, no w naszym mleku, tak, którym karmimy nasze dzieci. Więc ta absolutnie niemożność bytu piżma, bo piżmo było tylko i wyłącznie składnikiem perfumowym, tak? Do proszków, do proszków, do perfum, więc to było po prostu absolutnie nie do pomyślenia, żeby zostało. I tak kolejne piżma, które były mniej lepsze bądź bardziej lepsze, trafiały na rynek, aż wreszcie znaleziono piżmo, które dzisiaj mamy używane i jest w miarę bezpieczne i już absolutnie nawet nie trafia na listę takich produktów potencjalnie, które są gdzieś tam, wiecie, brane pod uwagę, żeby je wycofać. Oczywiście etanol, tak? Etanol, metanol, alkohole, o których opowiadałam Wam wcześniej właśnie przy filmie o produktach niebezpiecznych z tego względu, że nie wiecie, jakie to są alkohole i skąd są pobierane, tak? No bo tak jak Wam powiedziałam, czysty alkohol to jest jedno, a na przykład alkohol skażony, który jest w środkach odmrażających, to jest drugie, albo na przykład absolutnie zakazane i szkodliwe arseny, beryle, to są składniki, które absolutnie nigdy w życiu nie powinny się znaleźć w żadnych perfumach cenionych marek. I na pewno tak jest. Absolutnie możemy mieć do tego pewność i moim zdaniem nie powinniśmy mieć wątpliwości, że żadna firma takiego typu właśnie jak stoją wszystkie za mną, nie pokusiłaby się o to, aby takie rzeczy się znalazły w perfumach. Ale słuchajcie, mam do Was jeszcze jedną taką myśl, że czasem jest taka sytuacja, że na przykład macie silne na przykład zaczerwienienie oczu, albo macie na przykład, słuchajcie, suchość oczu, albo macie na przykład bardzo suche śluzówki, albo słuchajcie, macie drapiące gardło i uczucie kluchy w gardle. Ja się na przykład z tym kiedyś spotkałam i słuchajcie, i nie łączycie tego z rzeczami, które wdychacie, a warto byłoby to połączyć, dlatego że zazwyczaj pierwsze, co się zastanawiamy, czy coś nas nie rozkłada i bierzemy witaminę C i na przykład, ja tak robię zawsze, ogromne dawki witaminy C i na przykład witamina D, jeszcze herbatka z miodem, z czosnkiem często albo i z imbirem i jeszcze z ogromną dawką cytryny i to wszystko i to się nie poprawia i myślimy sobie, no cóż, no pewnie nas rozłoży. A słuchajcie, warto byłoby zwrócić uwagę, czy czasem nie użyliście jakiegoś chemicznego, totalnie niesprawdzonego odświeżacza powietrza. Albo czy nie przebywaliście więcej niż 5 godzin w środowisku skażonym. I teraz uwaga, czytaj, środowisko skażone to takie, które na przykład ma właśnie, już Wam teraz nie będę mówić tych wszystkich nazw, poproszę Was tutaj po prostu o wiarę moim słowom,
które mają takie właśnie składniki, środowisko skażone, które tak dużo zawiera składników niebezpiecznych, przez 5 godzin cały czas takie środowisko, które może na nas wpłynąć właśnie podrażnionymi śluzówkami, czy wyschniętym gardłem, czy kluchą w gardle. I teraz słuchajcie, możemy to bardzo łatwo połączyć i wyeliminować ten właśnie składnik naszego środowiska, ten właśnie element naszego otoczenia i sprawdzić, czy nie mamy poprawy, albo po prostu wyjść na spacer i przynajmniej pół godziny pooddychać świeżym powietrzem. To jest bardzo ważne. Ja nigdy, słuchajcie, nie zdawałam sobie z tego sprawy, dopóki nie przeżyłam tego na własnej skórze. Otóż, kochani, mamy taką konkurencję u nas w naszym otoczeniu, która po prostu zajmuje się sprzedażą różnych też kosmetyków pachnących. Ja sobie pomyślałam, żeby być taka rzeczywiście taka wiedząca więcej, muszę poznać ten kosmetyk. No i przypadkiem, nie przypadkiem trafił on do mojej sypialni. Dlaczego do sypialni? Kurczę, to było w ogóle z reguły głupi pomysł, bo ja nigdy w życiu nie mam niczego pachnącego w sypialni. W ogóle moja zasada jest taka, nigdy o niej nie mówiłam, ale teraz ją bardzo, bardzo przestrzegam, że nigdy nie psikam się niczym do sypialni. I jak jadę do małego dziecka, do dziecka, które się dopiero co urodziło, to również jestem nigdy niczym nie popsikana. Po prostu mam takie zasady. Nie wiem, czy to jest przestrzegane przez mamy innych dzieci, na przykład przeze mnie, jak byłam mamą pierwszy czy drugi raz, nie było to przestrzegane. Natomiast przeze mnie, jako osobę, która po prostu może ma większą dawkę wiedzy na ten temat, jest przestrzegane bardzo. Więc zawsze mam taką zasadę, że jestem po prostu sute, bez parfum na sobie. Bo po prostu lubię się poprzytulać do tego dzidziusia, więc wiecie, no, jak mam ochotę się poprzytulać, to po prostu wiem o tym, że nie mogę być spsikana. Wiadomo, że tam kurtka czy płaszcz czasem pachnie czymś wcześniejszym, ale ja już na sobie perfum nie mam. I zawsze mam taką zasadę, że również nie zakładam żadnych perfum do łóżka. Gdybym, słuchajcie, dzisiaj była w czwartej ciąży i bym miała pracę, jaką mam, bo taką mam, nie mam innej, to pewnie znów bym jej nie zmieniła i znów bym pewnie pracowała i znów bym pewnie po prostu intuicyjnie do tematu podeszła. Jeśli wtedy podeszłam intuicyjnie i było dobrze, jakbym, wiecie, czuła w środku, że coś jest nie tak, to pewnie bym zmieniła podejście. Natomiast ani w pierwszej, ani w drugiej, ani w trzeciej ciąży nie czułam, że jest coś nie tak. Po prostu nie używałam perfum zbyt wiele. Nie używałam ich na przykład na co dzień, bo już miałam wrażenie, że i tak moja moc przerobowa perfum i tak jest zbyt duża, żeby unieść jeszcze perfumy na co dzień, więc rzeczywiście ich nie używałam codziennie. Używałam tylko wtedy, kiedy wychodziliśmy gdzieś wieczorem, ale wiecie, w ciąży to tak rzadko się wychodzi, więc może bardzo w ogóle nie używałam tych perfum. Natomiast chodzi o to, że używałam... Moniko, właśnie, Monika się dopiero dołączyła, spóźniła, a widzę, że tam Monika coś napisała. Będę potem odpowiadała, żeby się nie wytrącać, wiesz, tutaj z tematów. To dlatego chciałabym po prostu na wszystkie Wasze komentarze odpowiadać za chwilę. A chciałabym się nie wytrącić. Bo na przykład już się wytrąciłam. Ja tak zawsze mam. Ja nie używałam właśnie w ciąży zbyt dużo, aczkolwiek pracując w perfumerii to sobie nie wyobrażałam inaczej. Czasem wąchałam tablety, chociaż starałam się ich nie wąchać, ale i tak byłam w ogóle. No nie uwierzycie, przecież się tak nie da inaczej, żeby nie wąchać perfum, jak się jest w chmurze perfum. Więc zasada jest taka, żeby nie przeginać, w ciąży nie przeginać, po prostu. Moim zdaniem każda z nas ma swoją własną intuicję, każda z nas wie, co jest dla niej dobre, a co złe i każda umie jakoś podejść zdroworozsądkowo do tematu. Natomiast jest to chemia, na pewno jest to nienaturalny, nie wiem, spadający z ziemi, z nieba czy z drzewa produkt, więc trzeba po prostu wziąć to na klatę i podejść do tematu po prostu zdroworozsądkowo. Natomiast na pewno, słuchajcie, na pewno tutaj siedząc, zdroworozsądkowo podejdę do tematu i powiem Wam głośno, nie używałabym, jeśli Wy jesteście perfumoholikami i uwielbiacie się otaczać pięknymi zapachami, to nie używałabym na Waszym miejscu żadnych odświeżaczy i żadnych neutralizatorów zapachu. I więcej Wam powiem, nie kupowałabym na Waszym miejscu, jeśli uważacie i uwielbiacie perfumy i otaczacie się nimi tak jak ja, cały czas, to nie używałabym na Waszych miejscu niesprawdzonych świec zapachowych. Świece zapachowe to jest w ogóle temat rzeka. Przy temacie właśnie badania tutaj problematyki działania i skutków bocznych perfum poznałam bardzo dobrze temat również.
świec i chciałabym strasznie Wam, dużo Wam rzeczy przekazać, więc na pewno się z Wami jeszcze spotkam, jeśli chodzi o temat świec. Na pewno dzisiaj Wam powiem tylko jedno. Nie kupujcie żadnych niesprawdzonych świec. Nie kupujcie absolutnie żadnych świec, w których wiecie, że jest wosk parafinowy. Parafina absolutnie nie jest dla nas zdrowa i to jest totalnie potwierdzone, więc nie róbcie tego. Chyba, że chcecie palić na werandzie czy na dworzu, kiedy jest na przykład pięknie i chcecie sobie zrobić klimat, to okej. Natomiast jeśli jesteście wieczorem i lubicie przy kocu sobie leżeć, to wybierajcie tylko najlepsze świece, sprawdzone świece, nie wiem, znajdźcie sobie sami markę. Ja Wam nie chcę tutaj niczego nas rzucać i polecać, ja mam taką markę sprawdzoną i czuję się bezpieczna w tych zapachach, czuję się rzeczywiście jakaś taka nieskażona, może nietoksyczna. I ostatnie rzeczy, wpływ na środowisko. Wpływ na środowisko, czyli co? Nie wiem, o co chodzi, słuchajcie, bo tak naprawdę można byłoby poruszyć ten temat różnorako. Wpływ na środowisko, czyli co? Czy ja nie zaśmiecam atmosfery moimi trzema psiknięciami Chanel? No nie wiem, słuchajcie, czy to jest takie istotne przy tych autach, przy tym wszystkim? Nie dajemy się zwariować, nie jest istotne w ogóle. A jeśli chodzi o śmieci, no to kochani, ja denkuję może dwie butelki, ale raczej to jest niemożliwe, żebym denkowała dwie butelki rocznie. Czyli o co? Come on. Nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek z Was, takich potencjalnie używających perfum, zrobiłby taki taką wpadkę, żeby po prostu szklaną butelkę wyrzucił do papieru czy do biodegradowalnego pojemnika. Po prostu, no wiadomo, że to i tak jest nie do recyklingu. Nikt nie uwierzy w to, że butelka szklana będzie do recyklingu, skoro ona ma elementy i plastiku, i elementy metalu. No nie da się tego zrecyklingować. No i to jest już po prostu, moim zdaniem, absolutnie produkt do... nie wiem do czego, do utylizacji, tak? Jakie to są śmieci komunalne, czyli mieszane. Nie wiem, jak się do tego odnieść. Słuchajcie, no wszystkie produkty zawsze mnie irytowały, które mają łączenie różnych elementów. Ja na przykład mam fiksa na punkcie segregowania śmieci i ścigam dzieciaków, żeby segregowały śmieci i bardzo tego przestrzegam. U mnie w domu jest to bardzo przestrzegane. I no tego się nie da segregować. To jest po prostu produkt, który ma różne elementy, więc trafia do śmieci komunalnych. A my już nie mamy na to wpływu, co dalej. Ale słuchajcie, no ci, co produkują, to też płacą jakieś opłaty recyklingowe chyba i oni mają jakby taką odpowiedzialność też za takie produkty, płacą większe może jakieś podatki. Nie wiem. Powiem Wam szczerze, że nie mam totalnie pojęcia, jaki jest wpływ na środowisko produktów, które pozostają po naszych perfumach. Może nie wyrzucajcie, tylko zbierajcie po prostu te butelki, to będzie tak, będziemy tak wszyscy mieli trochę bardziej poukładane. No to co? Była zapowiedź o Life'ie, że zrobię Wam kiedyś o świecach, dowiem się więcej. Powiedziałam Wam o tym, jakie są składniki potencjalnie niebezpieczne. Powiedziałam Wam o tym, że ten Lilal to nie jest taki zły, jak go rysują, więc macie się nie martwić zawczasu. Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, no w sumie powiedziałam Wam o tym, że... A, jeszcze nie powiedziałam Wam jednego. Nie powiedziałam Wam o tym, że perfumiarze niezależni mogą używać. Mogą czy nie mogą? Bo nie wiadomo. Tutaj niektórzy twierdzą, że słuchajcie, nie mogą, bo restrykcje, rozporządzenia dotyczą całej Unii Europejskiej. Ale z drugiej strony mogą zawsze te składniki umieścić w rozpisce jako perfum. Czyli nikt się o tym nie dowie. I taki produkt końcowy przechodzi te wszystkie analizy, czy nie przechodzi, czy jest dopuszczalny, jeśli chodzi o badania laboratoryjne, czy on jest badany laboratoryjnie. Wiecie co? Mam bardzo mieszane uczucia, jeśli chodzi o to, i mieszane właśnie tutaj takie moje wnioski. Bo z jednej strony wydaje mi się, że to jest nieuczciwe, bo to jest przecież nie do końca dla każdego równa droga. A z drugiej strony to my, konsumenci,
powinniśmy też wiedzieć o tym, co używamy i sami powinniśmy dokonać wyboru, czy chcemy być ewentualnie potencjalnie trującymi produktami otoczeni, czy nie chcemy, prawda? Więc kurczę, trochę to mnie kole, niezależni mogą, a zależni, czyli duże marki nie mogą, bo są po prostu odpowiedzialni. Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, bo to jest dość trudny temat. No i co? I chyba czas na Wasze pytania wreszcie. Mam nadzieję, że mi trochę ich zadaliście. Dobra, no to wracam do żywych. Jeszcze raz bardzo miło mi Was tutaj wszystkich przywitać. Super, że jesteście i zaczynam od samego początku. Piękne intro. Jakie tam było intro? Nie denerwuj się. Tak, już teraz już nie jestem zdenerwowana. Powiedziałam Wam, mam nadzieję, że wszystko, co chciałam powiedzieć, pewnie dopiero jak obejrzę ten film, to pomyślę sobie, no nie powiedziałam tego czy tego, albo źle to ubrałam słowa, no ale już trudno. Jak najdłużej. Bardzo Ci dziękuję, Pistacjo. Ja mogę z Wami tutaj siedzieć, jak już teraz będę z Wami gadać, to już się nie stresuję i mogę tutaj siedzieć i siedzieć. Tak, w tamtym roku już było wiadomo, że będzie wycofany, ale producenci czekali do końca. Właśnie to mnie też zastanawia, Edyto, właśnie dlaczego tak było, bo ja też dostałam taki komunikat, że będzie coś nie halo, na przykład z Euforią. I słuchajcie, właśnie zastanawiam się, jak to jest z zapachem. I jeśli chodzi na przykład na totalnym przykładzie Miliona, czy Euforii, czy na przykład Daisy, czy słuchajcie, moje ukochane Zen Shiseido. Boże, kochane, jak ja ten zapach uwielbiam. W ogóle, słuchajcie, ja bym w życiu nie mogła być w takim przekonaniu, że one mnie szkodzą. Po prostu. Nie może być tak, że one mnie szkodzą. No ale ja już jestem tutaj teraz bardziej prywatnie. Więc mi nie szkodzą, na pewno. Proszę nie czytać tego czatu, bo się Pani ciągle rozprasza i traci wątek. Dziękuję, Panie Marku. Właśnie tak to było. Ale wiecie co? To jest trudne nie czytać tego czatu. Jak mi się tutaj cały czas coś pojawiało na telefonie. A ja mam pytanko, proszę pięknie. A mi się wydaje, że zrobią reformulację i nie zabiją przecież kury znoszącej złote jajka. No właśnie tak to jest, że czasem jednak wycofują te hity. I to jest ból dla tych osób, które noszą. Bo wiecie, my sobie zdajemy sobie z tego sprawę, że no tak, to już Daisy Dream, jest teraz tyle tych Daisy, no bez Daisy Dream życie też będzie się toczyć. Ale dużo osób kocha Daisy Dream i teraz jeśli będzie wycofana, to dużo osób będzie za nią tęsknić. Albo na przykład właśnie Alien. Alien również miał ten składnik. I teraz Wam powiem, że ja osobiście Aliena kocham, uwielbiam. Tylko i wyłącznie w wodzie tabletowej. I ja mam 3 butelki sama dla siebie. Jeszcze z Aliena, kiedy Alien był od... z imieniem i z nazwiskiem Terry Mugler. Mugler. Jak kto woli. Więc spóźniłam się, kociara, ale to wszystko będzie, słuchaj, zapisane. Ja sobie tutaj będę gadać. Maris pisze bzdury rodem z Unii Europejskiej. Co to teraz? Maść cynkową z aptek też wycofają? No właśnie, cynk dokładnie w tej wersji, która jest wycofana w rozporządzeniu, jest napisana, jak się ta chemiczna nazwa cynku nazywa. To, słuchajcie, jest zinc pyrithione. Tak się nazywa. To jest pyrithionian cynku, jak ktoś chciałby dokładnie się dowiedzieć. To jest w kosmetykach najczęściej przeciwupierzowych składnik, więc pewnie maść cynkowa będzie cały czas dostępna. No właśnie, jak się bierze dowolny lek, to przecież ma się całą masę skutków ubocznych. Właśnie. Ale jeśli chodzi o skutki uboczne w lekach, są dopuszczalne. W perfumach nie. Wcale nie, dopiero 16 minut temu. Fajnie, że mnie tutaj lubicie i mnie tutaj po prostu komentujecie. Bardzo sympatycznie, bardzo Wam za to dziękuję. Jestem Wam za to tak niesamowicie wdzięczna, bo mam fantastyczną społeczność tutaj. Najlepszą ever. Nikt by takiej nie miał. No, słuchajcie, wczoraj, bo prowadzę taki kalendarz, ale teraz się mogę już wybić z mojego tutaj planu. Prowadzę taki kalendarz 5-letni. Rewelacyjna rzecz. W ogóle Wam polecam. Pani swojego czasu go wymyśliła. I co roku
codziennie, przepraszam, przez 5 lat mamy to samo pytanie zadawane. I wczoraj czytałam pytanie z wczoraj. To znaczy nie, to nie było pytanie z wczoraj, nie chcę Was skłamać. To było pytanie kiedyś tam, co w sobie kochasz? I nagle siedzę i myślę, no ja nie wiem, co ja w sobie kocham. Myślę, no nie wiem, naprawdę nie wiem. Pytam się męża, a Ty co w sobie kochasz? No nie wiem, kocham to tak duże słowo, może lubię, co? Trudno jest powiedzieć, co się w sobie kocha. I ja na przykład w sobie kocham to, że się odważyłam i że nagrywam tutaj na YouTubie dla Was. To w sobie kocham. A Wy co w sobie kochacie? Umiecie odpowiedzieć? Zastanawiam się, co? Jak umiecie odpowiedzieć, to napiszcie mi chociaż, jeśli nie chcecie napisać, co w sobie kochacie, to napiszcie mi chociaż, że umiecie odpowiedzieć, bo dla mnie to był wyczyn. Najwięcej umiem powiedzieć rzeczy, których w sobie nie kocham. Ale po przemyśleniu to jednak coś tam wypisałam. Dalej, czytamy. Dlaczego można dalej sprzedawać perfumy z tym składnikiem, skoro jest zakazany? No pistacjo właśnie nie można. Nie można sprzedawać dalej tych perfum, więc one są jakby nielegalnie w obrocie. Możemy kupić te wszystkie kosmetyki bez tego składnika. I tyle. Ariana, Sweet Like Candy, na pewno miała ten składnik. Kupiłam po reformulacji, ale pachnie tak samo. No to super, nic się nie zmieniło. To naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nie można mówić tylko cynk, bo to jest dezinformacja. Trzeba podać pełną nazwę chemiczną związku. Tak, dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Tak jest, wszystko się zgadza. Powiedziałam już tą nazwę. Pirytionan cynku jest zakazany, a nie inne związki zawierające cynk. Inny zakazany od marca składnik to, tak pięknie, właśnie Lilial. Czyli ten składnik, który tutaj wkleiłaś, Fragola. Bardzo dziękuję. Parasola, dzień dobry. Edyta. Formaldehyd jest zakazany. Jest zakazany, ale też tylko jest zakazany w jakiejś części procenta. Czyli taka duża jakby dawka. Tylko nie jestem przekonana, czy 1000%, czy 100%. I teraz nie wiem, ale i tak mimo wszystko jest stosowane w perfumach. Oj, słuchajcie, no i czat został odłączony. Dlaczego tak? Ja chciałam teraz pogadać, a czat został odłączony. To już nie ma więcej pytań? Ja napiszę teraz hej, a Wy coś widzicie? Elżbieta Witkowska, dzień dobry Aniu i... I nie mam więcej czatu. Czyli co? Żadnych pytań więcej nie ma? Czy coś się tutaj... Połączymy Cię jeszcze raz. Spróbujemy. Nie można połączyć się z czatem. Spróbuj później. Jest więcej, no ale gdzie są te Wasze pytania? Oh my god. Znowu coś poszło nie tak. Wy widzicie, a ja nie widzę? No ja mam tutaj tylko do ostatniej odpowiedzi właśnie dzień dobry Aniu Elżbiety Witkowskiej. A reszty nie mam. Mój czat tylko do tego pytania się wyświetla. I napisałam teraz ja hej i od tego nie ma. Na sprzęcie, który nagrywam, jest tylko ta odpowiedź, którą w tej chwili napiszecie. A tej starszych nie mam. A z boku na komputerze, w którym tutaj mam podgląd, mam tylko wiadomości do Elżbiety Witkowskiej. I mój plan znowu legł w gruzach. No to piszcie. Nie wiem, dlaczego tak się zadziało. Mogę tutaj trochę dobra, mogę paluszkiem. Dobra, mogę paluszkiem, tylko będę... Alien może być wycofany? Myślę, że nie. Nie martwcie się, Alien nie będzie wycofany. Wiem, Małgorzato, ja to wszystko wiem. I muszę coś z tym zrobić. Wiem o tym. Ja też się cieszę, że się odważyłaś i że nagrywasz. Bardzo dziękuję, pistacjo. Marlena, zerknij na Fragrantikę. Tam masz zawsze kilka podobnych zapachów pokazanych na wypisaniu Montal. Wyszukiwarkę na tej stronie. Tak.
Dzisiaj dotarła do mnie odlewka. Czy znasz zamienniki parfum Montal? Ja mogę zamienniki znać, ale to muszę i tak mniej więcej wiedzieć, który Montal. I nie do końca uważam, że zawsze, słuchajcie, warto powiedzieć zamiennik, dlatego że czasem ja właśnie stworzyłam teraz dla Was taką nową serię filmów, które właśnie są o zamiennikach. I wiecie co? I to jest dla mnie dość trudne, bo ja chcę wtedy użyć słowa zamiennik, wtedy, kiedy rzeczywiście on będzie nam przypominał tamte perfumy, tak? Będzie nam nawet nas zabierał w przestrzeń, w którą zabierał nas tamten zapach. Więc to jest bardzo istotne dla mnie, żeby to były rzeczywiście podobne zapachy, a nie tylko takie trochę przypominające. Oj, dobra. Jo Malone, Byredon, Diptyk. Nie wiem akurat pistacjo, czy te perfumy posiadają składniki i się zastanawiam, strasznie się zastanawiam, będę to śledzić, czy właśnie producenci niezależni będą się tego pilnować. Bardzo będę to śledzić. I Wam również proponuję, śledźcie to. Słuchajcie, przez to moje dotykanie, to mi kamerka spadła na dół. Mam nadzieję, że mi wy wybaczycie to moje tutaj. Rozgranicza firmy na duże i inne, nie rozumiem, to jest strasznie nieuczciwe. Dlaczego się nie zajmą podróbami? Słuchajcie, to jest temat rzeka. Temat rzeka to jest w ogóle coś niewyobrażalnego. Dokładnie tak, Andrze. Dokładnie tak, jak napisałeś. Jedna fabryka jest zamykana, jest bardzo głośno, jest wszędzie ogromnie dużo, wiecie, oklasków dla jakiejś inspekcji, że znalazła i że coś takiego wykryto, a potem się dzieje to samo gdzie indziej i tyle. Wiecie o tym, że nawet czterokrotnie większe są przychody na czarnym rynku ze sprzedaży podrób perfum, aniżeli ze sprzedaży haszyszu? To jest coś niesamowitego. Ale najbardziej jednak wkurza ta dostępność w internecie. Wydaje mi się, że to jest najbardziej nieuczciwe, że po prostu ktoś, kto nie ma świadomości tego, gdzie kupić, może kupić podróbkę i potem już nigdy nie chcieć kupić drugi raz w internecie. Oczywiście, że testowałam Montal i Francis Coeur Dijon Baccarat Rouge 540. To są moje perfumy. Uwielbiam Montal Intense Café. Widzę, że Marlena jest chyba nowa, bo widzę, że dużo nie wie. Tak, Amy. Właśnie ta ustawa rozróżnia marki, bo ustawa to jest rozporządzenie, które jakby zakazuje obrotu danymi produktami. Natomiast Fragrantica napisała, co właśnie tutaj mnie trochę zadziwiło, że co z niezależnymi firmami. Jeśli chodzi o IFRE, to oczywiście niezależne firmy się do tego absolutnie nie muszą się jakby do tego odnosić, jeśli chodzi o IFRA, ale jeśli chodzi o wytyczne Unii Europejskiej i rozporządzenie o zakazie stosowania tych składników, no to absolutnie tutaj nie ma podziału na małe czy duże firmy, tylko ja się boję jednej rzeczy po prostu, że ten składnik jest, słuchajcie, ten składnik to jest składnik, jakby nie patrzeć, odpowiedzialny za zapach, więc on może być schowany po prostu w napisie perfum, fragrance i tyle. I możemy nie wiedzieć o tym, że on tam będzie. I o to chodzi, że po prostu nad takimi dużymi firmami to wisi taka, słuchajcie, taka odpowiedzialność dużego po prostu gracza, tak? Czyli wiecie, jak kupujecie, nie wiem, telewizor LG, no to macie odpowiedzialność tego LG, że Wam się ten telewizor nie zapali i nie spali Wam domu na przykład. A jeśli kupujecie telewizor, nie wiem, marki jakiejś chińskiej, który się zagrzewa i tak dalej, no to może być tak, że na przykład od ciepła będzie jakieś zwarcie i tak dalej. No nie wiem, wymyśliłam sobie teraz takie coś. Po prostu bardziej chodzi o tą odpowiedzialność. Płyny do płukania również zawierają właśnie takie niebezpieczne rzeczy, więc to też jest często składnik proszków. Słuchajcie, właśnie piżmo, które się znalazło w mleku matki, o których właśnie Wam opowiadałam, to jest piżmo, które było w zapachu w proszkach po prostu, prawda? Woda po prostu trafiająca do mórz, do oceanów,
potem trafiała do jednych organizmów żywych, następnych, 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 a potem trafiała finalnie do nas z powrotem. Tak, to są duże firmy, tylko kwestia tego po prostu, bardziej tutaj mówimy o markach, które się zajmują na mniejszą skalę produkcją perfum. Markach niszowych, markach takich małych, niezależnych. Niezależnych to takie słowo po prostu nie od wszystkich zależnych, może tak. Pewnie wiecie, o co mi chodzi. Oj, oj, i znowu straciłam ten czat. Podróbki, fantastyczny temat dla prawników, zwłaszcza specjalistów ochrony. No właśnie. Suszarkę, super miękkie pranie, trzeba dodatkowego płynu do płukania. Ja też mam suszarkę, a dopiero słuchajcie, od niedawna ją używam. Toma Forda, mam nadzieję, że nic nie mają szkodliwego, bo córa ma tylko te i w ciąży tylko te toleruje. Wcześniej nie znosiła. No wiesz, bezpieczeństwo stosowania perfum w ciąży, to weźmy to też pod uwagę, żeby rzeczywiście może zminimalizować to stosowanie, może o jeden psik mniej, albo na ubrania, żeby właśnie to na przykład zrobić. I ja bym na przykład mojej córce doradziła to, żeby przez okres tych 9 miesięcy po prostu powstrzymała się od psikania skóry. A w szczególności właśnie dużych dawek. No, wydaje mi się, że trzeba po prostu we wszystkim mieć umiar. A jeśli jesteśmy w ciąży, to jesteśmy odpowiedzialne nie tylko za siebie, tylko za najważniejszą osobę dla nas na świecie, więc myślę, że warto. Na pewno bym odradzała zapachów do łóżka i to jest naprawdę, wydaje mi się, że dość trafne, żeby po prostu z tego zrezygnować. Dlaczego prawo ma nie dotyczyć perfumiarstwa niszowego? Właśnie dlatego, że mogą schować to po prostu pod nazwę perfum, pod składnik perfum, tak? W rozpisce NCI, czyli w rozpisce składników. Morska bryza, no nie wiem, jaki tutaj teraz temat morskiej bryzy Ci mogłabym powiedzieć, świeżości, czystości. Na pewno od Hermesa zapach blue, mediterrane, Meyervale blue, przepraszam, Meyervale blue, tak się nazywa ten zapach, morska bryza. I to by było na tyle Eternity. Też o tym mogę powiedzieć, tylko jeszcze chciałabym tutaj temat dokończyć może. Mówimy o perfumach, świecach, a Lenor używamy wszyscy. Pachnie mocno, powiedzcie, co o tym myślicie. No właśnie, ileż można, prawda? Wkoło, wszędzie wokół otaczamy się zapachowymi rzeczami, prawda? Lenor, proszek do prania, mydełko, żele pod prysznic, balsamy perfumowane, płyn do naczyń, nawet o tym myślałam. Słuchajcie, zmywarka. Zmywamy również w czymś, co pachnie. Czasem nawet te naczynia pachną do jasnej cholery. Wszystko pachnie. Czy znam perfumy naturalne? No oczywiście są perfumy naturalne. Na przykład Chloe teraz się chwali, ma już drugi rodzaj perfum naturalnych. Nie wiem, czy tutaj dalej będę miała. Nie mam tutaj. Byłoby mi tu wygodniej, no ale dobra. Więc na pewno istnieją naturalne perfumy, tylko trzeba byłoby poszukać. Niektóre firmy się tym szczycą. Rzeczywiście. Tak, mądra dziewczyna. Bardzo pięknie, Moniko. Super. Pistacja napisała, żeby warto było przerzucić się na perfumy naturalne. Tak, tylko że wiesz, perfum naturalnych jest bardzo mało i czasem jest tak, że po prostu no, na przykład mi na samą myśl o Chloe w ciąży to już się niedobrze robi. Po prostu. Nie mam czasem wyobrażenia takiego, żeby używać szyprowe perfumy na przykład w ciąży. Ja jak byłam w ciąży, to używałam akurat w jednej ciąży L, na przykład Yves Saint Laurent. I było mi z tym dobrze, ale nie miałam jeszcze takiej dużej świadomości, ale tak jak Wam powiedziałam. Całą ciążę byłam w pracy, więc wiedziałam, że jak już jestem w pracy, to już nie mogę aż tak bardzo po prostu. Szykuję się właśnie na imprezkę studencką. Ale masz fajnie, kobieto! Noszę perfumy polecane przez panią Monikę. Dziękuję pięknie. Baw się wspaniale i za mnie. Też bym poszła na taką imprezkę. To znaczy poszłabym. Kurczę, poszłabym, potańczyłabym. Wiecie co, ja cały czas nie mogę dojść do siebie po tej operacji. Jestem wściekła, że nie mogę dojść do sprawności pewnej, w której zawsze byłam. Wcześniej ja wychodziłam z każdej imprezy ostatnia. Może mąż pomoże włączyć urządzenie. Ha! Mężu, czy ty słyszysz? Łukasz?
co? Oh my god, chyba mi się włączyło. Nie miałam urządzenia, popieram. Mam tutaj coś, dobra. Już uratowało mi się. Wystarczyło nacisnąć odświeżyć. Słuchajcie, a czy nadal mnie słychać? Dobrze? Fajnie, jest mi trochę lżej. Tutaj jest lepszy internet, tutaj mi się kręci kółeczko, ale widzę, że mam więcej jakichś informacji, więc mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, słuchajcie. I ostatnią informację widzę, dzień dobry. Popieram, co do Chloe, w ciąży to chyba największa trauma mojej córy. Ja też nie mogłam na to po prostu patrzeć. Dzień dobry, Litko. Pani Moniko, zakochałam się w Versace Crystal Noir. Martwię się jednak, czy nie będą one zbyt przytłaczające do biura. Co Pani o tym sądzi? No, dwa psiki. Nie wydaje mi się, żeby były przytłaczające. A co Wy myślicie? Czy Versace Noir byłoby przytłaczające do biura? Wszystko kwestia Twoich współpracowników. Bo to też trzeba wziąć pod uwagę. Wystarczy jeden taki niezamiły komentarz osoby, która jest rzeczywiście w stosunku do Ciebie dość blisko i wtedy może po prostu wystarczy więcej nie używać tych perfum. Do widzenia wszystkim, do widzenia w takim razie i jeszcze raz miłej imprezy Ci życzę. Świeży koci żwirek beton naprawdę najpiękniejszym zapachem? Ale pociążyć się już zmieniło. Bo czytam właśnie tutaj komentarz Azelid Hate. Nie wiem, jak czytać mam Twój nick. Mam nadzieję, że dobrze. Cieszę się, że połączyłam się z tym czatem, gdyż widzę już Wasze rzeczy. Z polskiej marki Fridge Perfum nie znam, więc trudno mi powiedzieć. Jeśli chodzi o testowanie perfum, często mam egzemy na nadgarstkach. Właśnie Małgosiu, to jesteś po prostu osobą, która ma ewidentnie problemy z alergią, więc musisz bardzo uważać na to, co używasz, bardzo. Nie tylko to, co Ci tutaj po prostu daje od razu podpowiedź Twoja alergia, że nie wolno na skórę, ale też moim zdaniem, jeśli takie składniki, które Cię tutaj uczulają tak fizycznie, to nie powinny być przez Ciebie stosowane po to, żeby ich też nie wąchać. Po prostu może organizm daje Ci taki komunikat, że to nie są dla Ciebie składniki, więc daruj sobie po prostu ich używanie w dłuższej mierze, jeśli chodzi o nawet psikanie się na ciuchach. Wydaje mi się, że tak. Ja bym tak zrobiła, tak intuicyjnie, po prostu. Dziewczyny, czy macie po COVID normalny węch? Bo ja od półtora roku po chorobie nadal mam stłumiony węch, taki na 50%. Muszę naprawdę oblać się zapachem, by coś czuć. I słuchajcie, to jest temat również na absolutnie osobny live, ale jak już mam takie pytanie, to zamierzam się do niego odnieść, dlatego że właśnie dzisiaj miałam taką sytuację, że dziewczyna właśnie mi powiedziała, że totalnie nic nie czuje, totalnie nic. I słuchajcie, to jest dla mnie bardzo temat ciekawy, dlatego że może codziennie nie, ale myślę, że 5 osób na 7, 5 dni na 7 dni przychodzi jakiś klient właśnie do perfumerii oburzony totalnie swoim węchem. Mówi, że albo nie może absolutnie już używać perfum, które dotychczas używał, albo śmierdzą mu perfumy, albo po prostu w ogóle ich nie czuje, albo w ogóle inaczej je pamięta i te zapachy, które kochał, nienawidzi dzisiaj i odwrotnie. Więc wydaje mi się, że taki po prostu skutek uboczny możemy się... Takim skutkiem ubocznym może właśnie być ten wirus, który niedawno był u nas w Polsce, był na świecie, był w Europie i już go nie ma, jak wiadomo. Ale jak każda choroba, jak każda infekcja wirusowa, jak grypa i jak inne infekcje wirusowe, tak ta podrażniła nam po prostu węch bardziej niż chyba każda grypa. Chociaż spotkałam się kilka razy w swojej pracy z osobami, które również straciły węch nie po grypie, tylko na przykład po anginie. I straciły go totalnie już na zawsze. Więc różne infekcje różnie na nas wpływają. Znam też taką sytuację, kiedy dziecko zachorowało w takim wieku 14 lat na infekcję węzłów chłonnych. I również po tej infekcji totalnie straciło węch. Więc są jakby takie sytuacje. Mam nadzieję, że jeśli chodzi o COVID-19, to są to takie
takie sytuacje krótkotrwałe, że wrócicie do normalności. Ja na przykład pamiętam, jak gdzieś, jaka byłam przerażona, jak nie czułam zapachu, jak mówiłam o zapachu do klientów tylko dlatego, że pamiętałam, jak te zapachy po prostu pachną. Ja na przykład mam takie coś, że po prostu mogłabym bez wąchania dzisiaj Wam opowiedzieć, jak pachnie, nie wiem, Daisy, Eternity czy Invictus. No, perfumy oczywiście nie wszystkie tak dokładnie znam, ale myślę, że z 60% perfum mainstreamowych znam bardzo dobrze i potrafiłabym opowiedzieć, mimo tego, że nie wącham, jak pachną. Natomiast jeśli chodzi o to, co się dzieje teraz po infekcji, bądź kilka miesięcy po infekcji, bądź nawet teraz, zaraz, za chwilkę po infekcji, to myślę, że to będzie jeszcze jakiś czas, trzeba po prostu odczekać, żeby to się wyrównało i żeby ewentualnie dać sobie czas na to, żeby wróciło wszystko do normy. Natomiast wierzę w to, słuchajcie, wierzę w to na pewno, że jesteśmy w stanie trochę wyostrzyć nasz zmysł węchu, jesteśmy w stanie trochę o to zadbać i wydaje mi się, że powinniśmy rzeczywiście na przykład trochę go ćwiczyć, że powinniśmy czasem powąchać sobie różne zapachy po prostu dla samego jakby uruchomienia naszego nosa. Ja na przykład zawsze tak robiłam i do dzisiaj to robię, wąchając przyprawy w domu. Robię tak, słuchajcie, wąchając rzeczy wokół mnie znajdujące się. Uwielbiam, słuchajcie, to jest mój najpiękniejszy zapach w ogóle ever. Zapach powietrza nad morzem. Uwielbiam. Nie wiem, czy Wy to czujecie. Ja jestem po prostu ogromną fanatyczką naszego polskiego morza. Wiadomo, zawsze wygrywają wszystkie wakacje zagraniczne, bo mają słońce pewne i tak dalej, ale nigdy nie potrafiłabym sobie odpuścić wyjazdu nad morze. I mam nadzieję, że zawsze tak będzie. Po prostu uwielbiam zapach takiego pięknego bałtyckiego powietrza. Na samą myśl o tym zapachu już mi się oczy świecą. Raz, że, bo w ogóle zaraz wyjeżdżam nad morze, więc już mi się oczy świecą. Więc raz, że naturalnych jest mało, a dwa, że takie bardzo krótko trzymają się na skórze. To też prawda, no aczkolwiek te dwa ostatnie Chloe się trzymają bardzo długo na skórze, więc naprawdę polecam. Goździki, trzeba wąchać. Oczywiście, goździki można wąchać pieprz. Super, słuchajcie, sprawa, jeśli chodzi o trochę takie przyczyszczenie sobie nosa, wąchać pieprz. Więc proponuję. Nie, jeszcze nie miałam właśnie możliwości przetestowania najnowszej Ariany Grande wersji Intense. Mam nadzieję, że niebawem będę mogła przetestować. Tak szczerze Wam powiem, że moja sąsiadka jest u cioci, u swojej synowej w Stanach i mam nadzieję, że mi przywiezie. Zobaczymy. Mam nadzieję. Kupiłem tego Dior Homme Sport, o którego pytałem, póki co przyzwoite parametry na skórze. Jestem bardzo szczęśliwa, bardzo dziękuję. Też lubię zapach powietrza. Pranie przeniesione z dworu pięknie pachnie. Taki zapach powietrza ma coś takiego, że rzeczywiście się nastrajamy pozytywnie do życia. Gałka muszkatołowa, oczywiście Moniko, uwielbiam gałkę, uwielbiam wąchać wszystkie przyprawy. I słuchajcie, nie lubię tylko jednej przyprawy, nie lubię kminku. Takiego mielonego. Nie lubię go, jak on się też, słuchajcie, tak już utlenia na mięsie. Tego zapachu nie lubię i cała moja rodzina nie lubi. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Thank You Next 2.0 też nie wąchałam jeszcze, więc jestem trochę do tyłu, jeśli chodzi o nowości. Teraz do góry idę z czatem. Po 3 miesiącach zakończenia choroby nadal nie mam węchu. To okropne uczucie, bo wcześniej miałam niezwykle wyczulony nos. Mam nadzieję, że Ci wróci. Naprawdę miej ogromną nadzieję i pamiętaj, wąchaj, 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 wąchaj. Elżbieto, nie wiesz, czy nie miałaś. Moim zdaniem to nie jest aż takie straszne, jak to jest wszędzie opisane, więc może po prostu przeszłaś i nawet nie wiesz, że przeszłaś. I to też nie ma znaczenia według mnie, jeśli przeszłaś, nie mając znaczenia. Czy jesteś, czy po, czy przed, może nie miałaś. Fakt faktem, jeśli nie masz żadnych oznak, to po co się nad tym zastanawiać, prawda? Ja w ciąży farbę olejną uwielbiałam wąchać, tanio było, no na pewno. Ja do dzisiaj uwielbiam wąchać paliwo i na przykład się śmiałam do męża, jak kupowaliśmy samochód po dieslu, żeby kolejny był już na paliwo, bo nie mam co wąchać, jak tankuję, więc coś w tym jest takiego. Klejów nie lubię, od razu Wam powiem, tak na marginesie.
bo nie lubię z reguły, dlatego że po prostu wiem, że nie powinnam lubić. O, może tak. Cedr w sobie coś, co odrzuca. Dokąd? Tak, papryka. Cudna 777. Moja kuzynka też nie może jeść papryki. Jeśli chodzi o cedr, nie wiem, ale jeśli chodzi o paprykę, nie może absolutnie jeść papryki, gdyż jest metaliczna dla niej. Totalnie po prostu nie może jej skonsumować, a zawsze całe swoje życie do śniadania, do obiadu, do kolacji jadł paprykę, więc powiem Ci, że nie jesteś sama. Nie wrócił jeszcze rok po COVID-zie. Pistacja pisze, że znajomemu. No mam nadzieję, że to będzie naprawdę możliwe. Powinniście na pewno sprawić jakieś ćwiczenie temu naszemu zmysłowi węchu. Źle powiedziałam pewnie. Powinniście go usprawniać, na pewno. Ja tak ładnie teraz to mówię, dlatego że ja powinnam się usprawniać po operacji. Powinnam mieć rehabilitację za rehabilitacją, a tutaj nie chce mi się. Totalnie. I się muszę jakoś mobilizować. Na pewno Agata pisze, że czuje słabiej. Ja myślę sobie, że naprawdę czas i jeszcze raz czas. Tak jak w ciąży, czuliśmy, prawda, inaczej różne rzeczy. Wąchaj goździki, wąchaj inne przyprawy, wąchaj powietrze. O, Agnieszka pisze, które zapachy są ciekawsze? Barber, Hair Blossom czy Lacoste Rose? Jeśli miałabym powiedzieć Ci, który jest falszy, to powiedziałabym, że Lacoste Rose. Wzięłam sobie Hair Blossom i powiem Ci szczerze, że uwielbiam ten zapach. Poprawia mi nastrój, uwielbiam go. Ale nie wydaje mi się, żeby on był trwały. Zdecydowanie powiedziałabym, że nie będzie trwały. Niestety. Może z 4 godziny? Nie wiem. Ale jest taki piękny. Ale Lacoste Rose też jest piękna. Powiem szczerze, że gdybym miała zwracać uwagę tutaj na trwałość przy tych zapachach, to bym zdecydowała się na Lacoste Rose. Gdybym zwracała uwagę na tą lekkość, figlarność i niesamowity, piękny akord kwiatu śliwki, to weszłabym w zapach Barbery Hair Blossom. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na to pytanie. W ciąży uwielbiałaś zapach benzyny. Ja też. Ja też uwielbiałam zapach benzyny zdecydowanie. Czyli po COVID-zie jest tak pół na pół i chyba doszłam do tych pytań, do których już byłam. Więc wracam do dołu. Mam nadzieję, że niczego nie ominęłam, a jeśli tak, to się nie gniewajcie, bo po prostu robię tak, jak intuicja mi tu podpowiada. Jestem już na samym dole. Zapach benzyny, wymioty. Tak, no zapach benzyny jest specyficzny, aczkolwiek ja mam dobre wspomnienia. Jak tylko zdałam prawo jazdy, kupiłam sobie za 700 zł białego, beżowego maluszka i to był po prostu mój szczyt marzeń. Jeździłam Fiatem 126P, nalewałam za 10 zł benzyny i pędziłam. Słuchajcie, ja mieszkam na wsi, oddalonej o 4 km od takiego miasteczka, w którym imprezowałam jako młoda nastolatka. I nie mając auta, musiałam z tego miasteczka po prostu wracać piechotą. A mając auto, mogłam poszaleć i wrócić swoim własnym samochodem, nie musieć się martwić o to, że ktoś mnie zaatakuje za drzewem i ktoś mi zrobi krzywdę, więc na 100% bym powiedziała, że to jest dla mnie najważniejszy zapach ever. Totalnie ever, bo mi się kojarzy z moim poczuciem bezpieczeństwa i z poczuciem niezależności. Jaki zapach miała Pani na swoim ślubie? Wstyd się przyznać, kochani, że Wam powiem, że nie pamiętam. To jest najgorsze. Słuchajcie, wiedziałam, że kiedyś tutaj przyjdzie taki czas. I ja stawiam na to, że jednak pachniałam prêt-à-porter, ale nie jestem tego pewna. Mogło być inaczej. Ja już idąc do ślubu używałam dobrych perfum, gdyż już byłam trochę w biznesie. Więc nie powiem, że nie. Ale powiem Wam szczerze, że po prostu tutaj trochę nie jestem pewna. Trochę nie jestem pewna, jak to tam było. Miałam na pewno już wtedy Gucci Rush 2, na pewno już miałam za sobą ultrafiolet, bo to są czasy, słuchajcie, bo pamiętam, że ultrafiolet używałam na studiach, po prostu, a studia były przed ślubem, te licencjackie, więc po prostu kojarzy mi się w pierwszej ciąży, jakie używałam perfumy, ale nie pamiętam, w jakich zapachu szłam do ślubu, nie pamiętam.
Pamiętam Pani filmik 8 zapachów na całe życie, jakieś 10 miesięcy temu. Czy wymienione zapachy w filmie są nadal aktualne? Dobre pytanie, bo nie pamiętam, co tam były za zapachy, Magdaleno. Ale na pewno nie są aktualne. Słuchajcie, zmieniło się w moim życiu bardzo wiele. Otóż to się zmieniło, że ja zawsze miałam zapachy po prostu, które używałam. Te, które miałam w sprzedaży. A dzisiaj jestem na tyle szalona i na tyle niezrównoważona, że mimo tego, że po prostu mimo tego, że mam setki perfum na półkach, to i tak muszę zamówić sobie coś nieszablonowego. Coś, co mnie po prostu tak korci i tak onieśmiela, że muszę to mieć i już. No i niestety, albo stety, moja garderoba perfumowa się w ogromnym znaczeniu zmieniła. Na pewno nie są to wszystkie. I słuchajcie, nawet powiem Wam szczerze, że miałam dzisiaj taką sytuację, że ktoś mi opowiedział o swoim ukochanym zapachu, właśnie o Chanel Mademoiselle. I ja nagle pomyślałam sobie, oh my god, ja swojej mademoiselki to nie wzięłam w rękę, słuchajcie, chyba z 3 miesiące. Wyobraźcie sobie, a niedawno dostałam ją od mojego męża, właśnie z racji nagrywania tego filmu chyba dostałam go. I to jest niesamowite, bo ja prawie w ogóle jej nie zużyłam. Więc zmieniło mi się, strasznie mi się zmieniło. Teraz używam. Słuchajcie, pamiętacie film, który nagrałam, jeśli chodzi o moją ekscytację, absolutną ekscytację zapachem perfum z Marley Delina Exclusive. Używałam go namiętnie, przez tydzień może dwa. I nagle mnie po prostu on jakoś odrzucił i no nie wiem, co się zadziało. Poczułam się w tym zapachu po prostu jak nie ja i go odłożyłam. A dzisiaj najpiękniejszym zapachem, jakie bym miałabym powiedzieć, że mam, to byłby Francis Courtyjean Amaryllis. Jej. Co ten zapach ze mną zrobił? Po prostu coś niebywałego. Nie wiem. Oczarował mną. Totalnie mną zawojował. Totalnie. Więc na pewno zrobię nowy film 8 zapachów na całe życie. Koniecznie. A kto też lubi takie dziwactwo jak zapach stachlizny? Wiecie, wilgotna piwnica, stare kościoły, takie klimaty. No, niektórzy są tacy, którzy lubią takie zapachy. Wybierają zapachy niszowe, szukają w takich zapachach i rzeczywiście się dobrze czują. Ale moje lata w perfumerii i wydaje mi się, że dość dobre doświadczenia mówią, że bardzo mało jest takich ludzi, którzy lubią pachnieć tak nietuzinkowo i tak bardzo oryginalnie wręcz, że ten zapach jest już na granicy zapachu, a smrodu. Więc myślę, że nie jest wiele takich ludzi. Dlatego to są niszowe perfumy. Jest jakiś zapach męskich perfum, których Pani nie trawi? Oj, tak, zdecydowanie, jest bardzo dużo. Powiem Wam szczerze, że w męskich zapachach nie trawię brutali. Brutali takich brudnych, takich agresywnych zapachów, takich mocno zapachów kolońskich, takich bardzo takich ulepionych, wiecie, nieczystych. Ja lubię w zapachu, jak mamy taką nutę przewodnią, w męskich zapachach, taką czystą nutę przewodnią. Na przykład jak jest, zauważcie to, że jak zapachy, które ja kocham męskie, to one są charakterystyczne. Ja lubię takie słowa używać, charakteryjne. Wiem o tym, że ono nie istnieje, ale dla mnie te zapachy właśnie mają tę moc. One są głębokie, ale w jakimś tam tonie. Jak na przykład właśnie Pegasus, albo na przykład Creed Aventus, albo H24 od Hermesa, albo w ogóle Hermes Terre. Więc te zapachy mają taką moc i są takie nieskazitelnie wykonstruowane na jakiejś totalnie jednej sile, jednej jednostce. A takie lepne, ulepne, jakoś tam zapamiętuję je, za chwilę je zapominam i one są jakby takie trochę masło maślane i ich nie lubię wtedy. Czy nie trawię, to wiecie, jakby mój mąż używał, to mogłabym powiedzieć, że nie trawię. A jak używa facet, z którym mam chwilkę tylko jakiś kontakt, to mogę nawet trawić, nie trawić, nie ma dla mnie to znaczenia. Czy mogłabym zrobić zapach o wodach kolońskich Guerlain? Uważam, że to najbardziej wytworne flakony, jakie istnieją. Kolońskie w tych buteleczkach, wiem, o których mówisz. Wiesz co, pistacjo, ja mogłabym zrobić, mogę robić Wam rodziny zapachowe i bardzo lubię to robić, aczkolwiek to jest dla mnie sporo pracy, na pewno dlatego, że ja nie ukrywam, że ja się przygotowuję do tych filmów. Ja nie mam tak, wiecie, w głowie wszystkich składników dzisiaj, teraz
jakbyście mnie zapytali, co ma Zen na przykład albo Alien, no to Wam akurat powiem, no akurat to Wam powiem. Ale na przykład gdybyście mnie zapytali, która Prada Candy, która jest właśnie za mną i czekają na te rodzinne recenzje, ma co, to Wam powiem tylko o tych Pradach, które ja po prostu lubię i które wyjątkowo się zapisały w mojej głowie. Ale o wszystkich Wam nie opowiem dzisiaj tak z rękawa. Natomiast przygotowując taki film, to po prostu przygotowuję je z wyprzedzeniem, siadam, zaczynam je wąchać jeszcze raz i szukać tych składników, o których chciałabym Wam powiedzieć. Doczytuję się oczywiście na rozpiskach, co tam jest. Ale ja Wam teraz coś tutaj powiem ciekawego. Ja, kochani, mam ogromną przewagę, żeby Wam powiedzieć, jakie akordy są w perfumach i jakie są akordy tak naprawdę takie, które chce przedstawić Wam producent, aniżeli takie, które Wam przedstawia Fragrantica, aniżeli ktokolwiek inny. Dlatego, że ja, tak jak dobrze o tym wiecie, uczestniczę często, gęsto w jakichś szkoleniach i na przykład dostaję prospekty. Zobaczcie, tylko Wam tak pokażę, na przykład taki prospekt, który mam przed sobą. Mogę się Wam pochwalić, na przykład jednym czy drugim. I w takich prospektach mam podział, olfaktoryczny podział, kochani. Dlatego mogę Wam zawsze zobrazować te perfumy, mogę Wam o nich opowiedzieć troszkę lepiej niż Wy sobie możecie to wyobrazić na przykład. Zobaczcie. O staruszkach mogę Wam opowiadać, mogę Wam na przykład również poopowiadać ciekawostki, które gdzieś tam zasłyszałam na szkoleniach. Mogę Wam również poopowiadać o rzeczach, o których się dowiadywałam również z prospektów informacyjnych marek. Takie rzeczy, dlatego ja jestem taka obyta w temacie. Ale się teraz wychwaliłam. Dobra, bo będziemy zmierzać do końca, kochani, bo Was tutaj po prostu zanudzę. Jakie perfumy dzisiaj bym wybrała na swój ślub? The Best mnie zapytała. Chyba Ameris. No. Dlaczego? Ja go tutaj nie mam, słuchajcie, bo go zabrałam do pracy, bo chciałam go pokazać takiej fance, mojej zresztą fance z YouTube'a, która rzeczywiście za każdym razem, kiedy gdzieś tam usłyszy na YouTubie czy na TikToku, że ja mówię o jakimś zapachu, to ona chce je powąchać, więc zabrałam je do pracy i zostawiłam je na biurku przy komputerze, tam gdzieś czekają. Natomiast Ameris mnie po prostu zafiksował tą czystością. Jak Mademoiselle czuje się kobieco, elegancko i tak dalej, wiecie, na każdym etapie życia czujemy inne potrzeby. A dzisiaj poczuję potrzebę taką ubrania się w taki zapach taki neutralny, taki zapach czysty. I dzisiaj, gdybym miała moją córkę ubierać w zapach do ślubu, to też bym jej sugerowała taki zapach jak Ameris. Poczytajcie sobie, kochani, o tym zapachu. Jak nie macie możliwości powąchania, to bardzo Wam serdecznie radzę poczytać o tym zapachu, jakie tam ma składniki. Właśnie w ogóle samo drzewo Ameris daje takie poczucie takiego otulenia, takiego bezpieczeństwa, takiej czystości, jednocześnie puchowości i takiej, słuchajcie, przejrzystości niesamowitej. Ja w tym zapachu czuję się właśnie taka czysta, taka niewiasta, taka niewinna, absolutnie wierna, lojalna. I to jest dla mnie to, co dzisiaj ja bym oczekiwała od zapachu dla mnie. Tak. W ogóle jeszcze drugi temat, nie wybrałabym dzisiaj makijażu mocnego. Też bym tego, to bardzo byłoby dla mnie istotne, żeby ten makijaż nie zmieniał mojej twarzy. Bo wiecie, są czasem takie makijaże i ja czasem taki makijaż również mam na sobie, że jestem nie sobą. A dzisiaj na przykład mam makijaż taki normalny i jestem sobą. Tak czasem mamy, prawda? Kobiety pewnie wiedzą, o co chodzi. Więc wracając do tematu, zrobiłabym taki film, ale muszę mieć te wszystkie flakony, a nie wiem, czy je mam. I jak napiszesz mi na Instagramie, pistacjo, to ja będę bardziej pamiętać. Tutaj na YouTubie pamiętam Wasze komentarze, ale wiadomo, one mi tam gdzieś potem umykają. I to nie są żarty, bo ja nie mogę się odłączyć do ładowarki, bo jestem podłączona pod kable. Więc uwaga, uwaga, bo to już się zbliżamy do finału. Więc napiszcie mi właśnie na Instagramie. Jeśli macie ochotę ze mną na kontakt bliższy, to wtedy jesteście Wy również bardziej uczłowieczowieni imieniem i nazwiskiem, aniżeli tylko jakimś pana B.
z takim zapachem? Być może. Szymon zapytał mnie, czy już poznałam zapach Very Glam. No niestety nie, Szymon. Nie poznałam jeszcze tego zapachu. Mam nadzieję niebawem Wam zrobić tak ogromną, dużą tutaj projekcję nowości i wtedy spotkamy się na takim dłuższym może filmie, albo zrobię po prostu dużo krótkich wideo i powrzucam codziennie, żebyście mogli te nowości poznać jak najszybciej. Mam, słuchajcie, do zrecenzjonowania teraz najnowsze Lavie i najnowszy Opium, ale jakoś mnie męczą te zegam, bo chciałabym się ładnie po prostu zakończyć mój live. Żeby był finał ładny, to musi być tak wszystko, jak powinno być, tak? A nie, że się wyłączy i mnie nie będzie, więc po prostu przeczytam jeszcze do końca te wiadomości i się będę po prostu z Wami żegnać. Miracle Lancôme ma ślubny zapach. Piękny, czysty, świeży. Właśnie tak często jest. Ja mam bardzo dużo takich znajomych, klientek, przyjaciół, które mają, mimo tego, że małżeństwo nie przetrwało, i znowu mi się rozłączył czat. Mimo tego, że małżeństwo nie przetrwało, to mimo wszystko te zapachy istnieją gdzieś tam w świadomości. I to jest fajne, słuchajcie. Wiadomo, że nie możemy na osobę, z którą już dzisiaj nie jesteśmy, patrzeć przez pryzmat rozstania, tylko przez pryzmat wspólnie spędzonych chwil. Więc to jest bardzo fajne, żeby szanować tą osobę. Mam nadzieję, że się to udaje. Nie za każdym razem pewnie udaje, ale na pewno można szanować chwile razem spędzone. Więc zapach, który przypomina nam o tych chwilach, jest ewidentnie przypominaczem takim prawdziwym, prawda? Dobrze, wracam do tego tematu, żeby tutaj Was nie ominąć. Cerutti na ślubie to też jest dobry sposób, Moniko, na pewno sposób na 25 lat wspólnie, prawda? Pokażę Amerisa, tylko że nie dzisiaj. Fahrenheit na mężu, benzyny nie czuję, też nie czuję benzyny, ale mi się kojarzy Fahrenheit właśnie z mafią. I niestety Fahrenheit jest dla mnie już jakby wykreślony z butelek, z perfumek dla mojego męża. Linda, do jakiej kategorii zaliczyłabyś Narcisse Rodriguez For Her Mask Noir? Zmysłowy, świeży czy jakiś jeszcze inny? Na pewno nie świeży. Czy zmysłowy? Chyba też nie. Bardziej świetlisty, bardziej taki codzienniak, ale taki jednocześnie elegancki, taki troszeczkę z klasą. Na pewno niesamowicie, słuchajcie, promienny. Promienny niebywale. Lubię ten zapach, bardzo go lubię. Dla mnie on będzie ewidentnie zawsze idealnym zapachem do białej koszuli, do takiej jedwabnej koszuli, takiej trochę z odpiętym tutaj guziczkiem, do jeansu z wysokim stanem, koniecznie takim dobrze podkreślającym tyłek, taki większy tyłek fajniej byłoby nawet jakby podkreślał, i do obcasów, ale do szpileczek. Oj, jak ja tęsknię za szpilkami. Niesamowicie. Moniko, nic się nie stało, że się spóźniłaś. Będziesz mogła sobie obejrzeć powtórkę. Nie wiem, czy te same zapachy są w wersjach pistacjo wód kolońskich i wersjach zapachów perfumowanych. Nie wiem. Powiem Ci szczerze, że ja, szczerze mówiąc, to trzy te zapachy poznałam. I dlatego nie do końca mogę dzisiaj tutaj Wam przedstawić rodzinę zapachów właśnie kolońskich z Guerlain. Ale jak będę miała tylko sposobność, to je pozbieram. Co wszyscy widzą o zapachu Black Opium? Co wszyscy widzą? No nie wszyscy, nie wszyscy. Niektórzy uwielbiają ulepki, niektórzy nie uwielbiają, ale myślę, że przeszedł już czas na Black Opium, tak jak na Good Girl. Ten czas już minął. Natomiast Habit Rouge jest przepiękny, męskim, dobrym zapachem zdecydowanie. No właśnie, tutaj Andrę uwielbia na małżonce. Można się pewnie, że będzie, pistacjo, będzie. Będzie, tylko tak jak Ci mówiłam, zmarnowało mi się wideo i mam teraz takie złe doświadczenie, ale będzie. Będzie, wiesz co, na pewno na dniach nie. Bo będą teraz święta, ja się też wybieram na święta trochę nad morze, polskie morze. Może Wam coś nagram fajnego na plaży, bo to będą też na pewno fajne ujęcia. No słuchajcie, będę kończyć, bo jestem już 103 minuty z Wami. 103 minuty to jest niesamowicie dużo. Ja się jak tutaj z Wami rozłączę, to szczerze Wam powiem, że najpierw pójdę do synka, utulę go, ukocham, mocno go wyściskam, do tego najmniejszego, bo starszyzna się już nie chce tak przytulać.
ale też przytulę. Potem pójdę, słuchajcie, pewnie smażyć im nalesinki, bo tak obiecałam. A potem, po tym wszystkim, po tym całym stresie związanym z tym właśnie całym tutaj problematycznym dla mnie tematem, nie ukrywam, słuchajcie, bo to nic nie jest miłego, żeby perfumomaniak, osoba, która jest totalnie zafiksowana na punkcie perfum, miała opowiadać, że one są nie do końca takie fajne dla nas. No nie, są fajne, całkowicie są fajne. Jesteśmy ludźmi, musimy zdroworozsądkowo do tematu podejść. Słuchajcie, teraz tak patrzę na ten mój profil, ja mam tutaj takie zaokrąglenie, że po prostu chyba będę musiała jakoś ukrywać sobie te moje zakola. No dobra, to co? Kończymy? Idealnie. W temat. Bardzo fajnie, że słuchajcie, byliście tutaj ze mną. Znów mi coś napisaliście. Kiedy kolejny live? Jesteście przefantastyczni, naprawdę. Mam najfantastyczniejszą społeczność ever. Jestem taka szczęśliwa, że tutaj jestem. Naprawdę? Byłaś w pewnej perfumerii na M i nam tu nie powiedziałaś? No niesamowite. Bardzo Wam dziękuję za to, że życzycie mi wesołych świąt. Ja Wam również życzę wesołych świąt. Oceniam Dior Elixir jako fantastyczny dla mnie zapach. Naprawdę on mnie urzekł. Jest niebywały. Polecam go każdemu mężczyźnie, który chce pachnieć niebywale. No bo to wiadomo, nie każdemu można go polecać. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Jesteście najlepsi. Ja będę dla Was nagrywała. Na pewno jestem tutaj po to, aby Was po prostu mam umilać czas i się nie poddam. Będę coraz bardziej tutaj, bardziej ogarnięta, mam nadzieję. Ja Wam oczywiście życzę wesołych świąt. Moniko, filmik nad morzem również Wam nakręcę. No i co Wam mogę powiedzieć? Wszystkiego najlepszego, najpiękniejszego słońca Wam życzę, spacerów Wam życzę codziennie, przynajmniej półgodzinnych, samych miłości, samych przyjemności i samych fantastyczności przy wąchaniu nowych zapachów i przy używaniu swoich uwielbianych przez Was zapachów. Całuję Was bardzo serdecznie, wszystkim Wam życzę tutaj wesołych świąt. Wiem o tym, że Wy również życzycie mi wesołych świąt, więc bardzo dziękuję. I życzę Wam niesamowitego weekendu. Parasolo, Tobie też życzę wszystkiego dobrego. Ściskam Was mocno, trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i pa, pa. Cześć Wam. Nawet Dorcia była tutaj. Cześć Dorcio. Całuję Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam. I tutaj się rozłączam.